Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku... Wdrapałem się tam za nim na czworaka, musiałem chodzić, bo tam było tak mało miejsca. Jeżeli zakochujesz się w kobiecie, no to jeżeli nie zaakceptują cię jej dzieci, to, to masz przerąbane. Jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje i mi to nie pasuje. Dzień dobry, witamy bardzo gorąco w podcaście Tato, no weź. Dzisiaj piłkarz, komentator telewizyjny, celebryta, fan rocka, mąż i tata, Radosław Majdan. Witam, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Miło, że jesteś, dziękujemy. W tym podcaście mamy taką dewizję, że trochę jak u Hitchcocka. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Okej, natomiast bardzo podoba mi się to hasło, tato, no weź. No właśnie, takie bardzo bliskie ci pewnie teraz. Pozwól, tak. pozwól, że zacznę od trzęsienia ziemi. Czy ty się czujesz tatą, który ma na swoich barkach grzech ciężki? Nie. Ja się czuję... Ja tak myślałem w ogóle, bo wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiać, jakich użyć słów, żeby wyrazić to, co czuję. Mhm. I chyba najbardziej tutaj trafne określenie jest: słowa tego nie oddadzą. Natomiast nie ma to nic oczywiście wspólnego z grzechem. Wręcz przeciwnie, bardziej kierowałbym się ku górze, czyli jestem w totalnym niebie i strasznie się z tego cieszę. Jestem po prostu bardzo szczęśliwym człowiekiem. To tak jak mówiłeś, nośnie mnie, co robię i czym się zajmuję, to dzisiaj z dumą mogę powiedzieć o sobie, że również ktoś mnie przedstawiając mówi, że jestem tatą i kiedyś bardzo długo nie mogłem sobie siebie wyobrazić jako tatę. Później też długi czas mieliśmy problem z tym, żeby sprawić, że będziemy rodzicami, wiadomo, nie jest to tajemnicą i my zresztą tego nie ukrywamy, bo Heniu narodził się z metody in vitro i strasznie się cieszę, strasznie jestem wdzięczny lekarzom, medycynie, mądrym ludziom, którzy doprowadzili do takiego wzrostu, rozwoju dzisiaj medycyny, że pozwala nam być rodzicami i jestem po prostu w związku z tym naprawdę niewiarygodnie szczęśliwy i czasami tak nawet jak się opowiada o własnych dzieciach, to można kogoś, wiesz, zadręczać, zanudzać, bo człowiek włącza wtedy coś takiego. Słucham, wiesz. Mówi. Po to jest ten podcast. Więc czasami oczywiście trzeba się kontrolować, bo na pewno emocje do własnego dziecka są wyjątkowe. Mhm. To jest... Ja rozumiem, że nie wszyscy muszą to czuć, prawda? Natomiast zdecydowanie jest coś takiego, że nawet jeżeli to jest twój brat, ja mam brata, który ma trójkę dzieci, siostra ma dwójkę i strasznie kocham te dzieci, natomiast swoje dziecko kocha się inaczej. Masz inną cierpliwość, inną wrażliwość i determinację. Ja nawet widzę, że ty mówiąc o tym stanie, masz łzy w oczach. I to jest przepiękne, tak, wiesz, tak, bo, znaczy generalnie. Bo ty miałeś inny wizerunek do tej pory, wiesz. Jednak ludzie, mam wrażenie, kojarzą Radka Majdana ze światem, który z tym wzruszeniem bycia ojcem ma niewiele wspólnego. Ze światem trochę zepsutym, ze światem piłkarskim, który, wiesz, jest na innej planecie, prawda, emocji. Wiesz co, tak, chociaż wydaje mi się, że to jest takie niebezpieczne szufladkowanie ludzi, generalizowanie. Oczywiście ja też mam świadomość, że w pewnym momencie gdzieś tam PR mojej osoby nie był ukierunkowany na, wiesz, wzorową rodzinę, trójkę dzieci, cztery psy, tak jak to teraz się odbywa. Natomiast wiesz co, ja podkreślałem to, że ja chciałbym mieć rodzinę, że ja chciałbym mieć dzieci, bo gdzieś tam wydawało mi się, że te moje relacje, ta moja wrażliwość, moja empatia, moje postrzeganie, że tak powiem, świata pomoże mi się w tym odnaleźć, albo inaczej, zupełnie naturalnie się w tym odnaleźć. Natomiast to trochę są takie etapy w życiu. Ja miałem etap, byłem sam, był rock and roll, wcześniej byłem piłkarzem. Było różnie. Byłem młody, czasami głupi, robiłem różne dziwne rzeczy, niektórych żałuję. Błędy młodości każdy z nas popełniał. Cieszę się, że w moim przypadku to było chronologicznie względem wieku, że jeżeli popełniałem błędy, to one są błędami młodości. A jeżeli dzisiaj jestem ustabilizowany wiekowo i też rodzinnie, to tych błędów już nie popełniam. Tak jakbym czerpał z tego, co wydarzyło się wcześniej w moim życiu. I myślę, że to też jest dzisiaj moja jakaś energia, z której mogę korzystać i dlatego tak spokojnie, nie tylko jako były piłkarz przeszedłem na tę drugą stronę rzeki, ale też jako taki, piłkarz, trochę rock'n'rolla w tym wszystkim, przeszedłem sobie na stronę bycia tatą. Mężem. Właśnie to jest, spokojnie. Wiesz, odpowiedziałeś na to moje pierwsze pytanie bardzo wielowątkowo. Teraz chciałbym, żebyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze tę twoją odpowiedź. No bo cały czas. I to jest dla mnie zadziwiające w naszym kraju,
metoda in vitro, która powinna kojarzyć się wyłącznie ze szczęściem. Bo to nie jest tak, że sięga się po nią jako zachciankę. To jest konsekwencja trudnej drogi. Tak też było w waszym przypadku. Trudna droga, która... Wszystkie inne metody nie działają, wtedy sięgamy po in vitro, żeby być szczęśliwymi rodzicami. Więc ta metoda powinna się kojarzyć wyłącznie ze szczęściem, ze spełnieniem, z radością, a ona cały czas budzi kontrowersje. I cały czas jest to piętno niepotrzebne, niezrozumiałe dla mnie. Czy ja myślę, że ona budzi kontrowersje w świecie, że tak powiem, radykałów, w świecie ludzi, nie wiem, być może zbyt mocno związanych z religią, która, że tak powiem, dość specyficznie dziwnie na to spogląda, czy o tym się wyraża. No oczywiście opcję zarządzającą, która jest bardzo mocno z tym, o czym powiedziałem wcześniej, gdzie zintegrowana. Wiesz, to jest bardziej chyba przerażające, bo dla mnie to jest takie, to jest zaściankowe, to jest coś, co nie pozwala mi dobrze myśleć o tych ludziach, tak? Bo z jednej strony to jest trochę tak jak z tą naszą religią, która głosi różne piękne rzeczy, a mam wrażenie, że ci, którzy tak bardzo czują się katolikami, to później analizując ich życie, czy chrześcijanami, analizując to, co robią, to niewiele ma to wspólnego z dekalogiem, czy z przykazaniami i tak dalej. Więc podobnie jest tutaj. Tak jak powiedziałeś, jest to olbrzymie szczęście, jest to nadzieja, którą daje medycyna, która pozwala nam być rodzicami, dzięki której rodzą się piękne, zdrowe dzieci. Kochane, tak, ponad jak, wszystko. Jak słyszeliśmy ostatnio, przyrost naturalny również idzie w górę, a jak to określił ostatnio wódz narodu, różne mają na to niektóre opcje, też przerażające, no, że tak powiem, jakby spostrzeżenia. Kobiety nie piły, cytując Jarosława Kaczyńskiego, to by było więcej dzieci. Widzisz, no. I tak naprawdę, jakbyś mnie zapytał się o tym, że właśnie niektórzy o tym myślą tak, jak myślą, to ja cytując ci właśnie chyba tylko tą wypowiedź, tak naprawdę mógłbym zamknąć ten temat, bo już dalej nie musielibyśmy nic mówić. Jakim trzeba być człowiekiem, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, albo jak mało rozwiniętym trzeba być, nie wiem. Ale was spotkał jakiś ostracyzm tego typu, że wiesz, że po tym jak to ogłosiliście, że ktoś mi napisał, ej, no jak to? Wiesz co, nie. Chociaż oczywiście czasami z fałszywych kont, jako że dzisiaj mamy tą skróconą drogę na internecie, zdarzają się rzadko, natomiast to jest coś, co podnosi mi niewiarygodnie ciśnienie, a tak na rodzinę, czy na mojego syna, to jest w ogóle, czy na naszych chłopców, to jest w ogóle coś, co totalnie odbiera mi poczucie humoru. Nie toleruję tutaj żadnych żartów, ani nie mam do tego dystansu i nie mam. Natomiast powiem ci, że nie. Generalnie bardziej spotkaliśmy się z reakcjami wspierającymi, z reakcjami ludzi, którzy uważają, że to jest dobra droga. Nawet co piąta para w Polsce zmaga się z niepłodnością. Radny. Dokładnie. I to jest problem. I przede wszystkim dlaczego to robimy? Robimy to z dwóch powodów. Pierwszy, nie wyobrażam sobie, żebym mógł ugrywać, że Heniu się urodził z metody in vitro i nie mógłbym spojrzeć wtedy tym lekarzom, którzy, że tak powiem, to uczynili w oczy, bo uważam, że jesteśmy im to winni. Nie mogę ukrywać, że tak bardzo się starali, że tak bardzo starali się nam pomóc, że było ileś prób, że trwało to kilka lat. Oni naprawdę stawali na głowę. Trwało kilka lat, prawda? Tak, ile to było dokładnie? Ponad 3-4 lata. 3-4 lata. I wiesz co, jeżeli ja bym miał dzisiaj to ukrywać, jeżeli ja miałbym udawać, że tematu nie ma, to ja nie mógłbym spojrzeć w lustro. To jest zupełnie taka naturalny odruch, naturalna metoda odwdzięczenia się, oprócz powiedzenia dziękuję, oprócz, nie wiem, dania kwiatów, czy w ogóle doktor Lewandowski, kiedy mówił nam, bo to są też takie cykle robienia tego tak zwanego USG i to zagrożenie, że ta ciąża może się nie udać, jest coraz mniejsze. I wtedy, kiedy nam mógł powiedzieć, że już nie ma zagrożenia, to prawie się popłakał, to on miał łzy w oczach, co mnie niewiarygodnie wzruszyło. Ja też, ja do dzisiaj, tak jak widzisz, mam, mówiąc o tym. Natomiast to jest ten pierwszy powód, a drugi to jest to, żeby dać też ludziom nadzieję, bo my w tej klinice spotykaliśmy się z parami, które czasami 8 razy się starały, które bardzo dużo konsekwencji. Bo to nie jest tak, że in vitro działa za każdym razem, prawda? Działa, to jest właśnie, to jest też długa droga i bardzo bolesna, traumatyczna, bo wiesz, no ty tyle razy już masz nadzieję, że już jest, ten zarodek się pojawił i niestety ciąża nie jest tak utrzymana. W naszym przypadku też tak było, że później tak naprawdę, wiesz, boisz się cieszyć, nie dzwonisz do rodziny, nie dzwonisz do przyjaciół, mówiąc, że się udało. Nie, właśnie kiedy powiedzieliście bliskim, w którym tygodniu? Wiesz co, już nie pamiętam, ale chyba dopiero w trzecim miesiącu. No, to tak asekuracyjnie, 12 tydzień. Bo nie chcieliśmy później, wiesz, na początku gdzieś pierwszy raz chyba, czy drugi powiedzieliśmy i później rodzinie i później to jest takie, wiesz, no nam jest przykro, im też niezręcznie i tak dalej, więc że tak powiem nauczeni tym, o czym powiedziałeś, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, że to jest metoda, ale ona nie zawsze jest skuteczna i tak naprawdę, nie wiem, 20-30% jest skuteczności, ale jest i w naszym przypadku to się udało, a może więcej, to też zależy pewnie od kwestii indywidualnych, od wieku. Tak, i właśnie też, żeby wspierać tych ludzi, żeby dać im taką nadzieję, że warto, że czasami nawet, bo powiem ci szczerze,
My straciliśmy nadzieję. My w pewnym momencie, ten ostatni raz, znaczy ostatni, ten, który wyszedł, to muszę powiedzieć, że zrobiliśmy to, chociaż i tak pewnie byśmy to zrobili, ale nie miałem wtedy już jakiejś takiej wiary. Uważałem, że dobrze, muszę zrobić wszystko, żeby kiedyś sobie za jakiś czas powiedzieć, że zrobiłem wszystko i dałem z siebie wszystko i po prostu próbowaliśmy, bo chyba najgorzej jest to, kiedy mamy do siebie jakieś pretensje z racji perspektywy czasu i wtedy mamy do siebie jakiś zarzut, że może powinniśmy zrobić coś więcej. I lekarze, słuchaj, i lekarze nas do tego, bo tego chciałem skoczyć. Jasne. I wiesz co, i lekarze nas cały czas trzymali w tej wierze. Właśnie doktor Lewandowski ze swoją żoną, którzy mówili nam z doktor Kozioł, że słuchajcie, doktor Kozioł mówiła, żona doktora Lewandowskiego, mam przeczucie, że teraz wyjdzie. No i wyszło i jest to piękna historia i widzisz, i dlatego jak patrzę dzisiaj na mojego synka i naprawdę czasami jak się bawi, to gdzieś ta łaska wokół mi się zakręci, ale to dlatego, bo też ale mam świadomość, że to wszystko, emocje, słuchaj, kurczę, jak to się odbywało, jak to było ciężko, że ta zachwiana nasza wiara. Pogadajmy o tych pięknych momentach. Odhaczyliśmy ten wątek, który chcieliśmy, żeby wybrzmiał bardzo mocno, a teraz pogadajmy o pięknych momentach, bo dla mnie osobiście jeden z ważniejszych momentów mojego życia to pierwszy USG, kiedy usłyszałem bicie serca. O panie. Widzisz, teraz będziemy ryczeć zaraz jak dwóch dorosłych. Proszę, można chusteczki. To, dla dwóch osób. Naprawdę. I to wiesz, to widzisz, tak samo nie jestem w stanie, to było wiele lat temu. I to jest... Jaki moment był dla ciebie taki, który pamiętasz, wiesz, namacalnie, wiesz, jaki był kolor ścian, jaka była pogoda? Wiesz co, ja pamiętam, że zawsze było w tym pomieszczeniu ciemno, że rzeczywiście ja byłem zszokowany pierwszym w ogóle zdjęciem, bo ono było tak jakby w trójwymiarze. To jest taka ta nowa technologia Tak. I po prostu niewiarygodne to było dla mnie. I wtedy było to tyle dla mnie przejmujące, że zdawałem sobie sprawę, że z tego zarodka rośnie po prostu dziecko, człowiek, mężczyzna i tak dalej. Więc generalnie to był chyba taki moment, jak pierwszy raz zobaczyłem to wyraźne zdjęcie. Oczywiście później to bicie serca i tak dalej. Wszystkie to było niewiarygodne emocje, wiesz. To były niewiarygodne emocje, takie poprzeplatane tym, o czym wcześniej mówiłem. Z drugiej strony też duży podziw dla mojej żony. Ta metoda to też nie jest łatwa przeprawa dla kobiety. To są zastrzyki, to też jest masę stresów i tak dalej, trudności. Więc zdecydowanie tu kobieta, wiesz, bierze na swoje barki to wszystko. My mężczyźni możemy ją wspierać. Później możemy sobie przeczytać fajny napis na to, no weź. I jest tam bardzo z tym miło. Natomiast tak, tutaj, to tak jak mówiłem ci, te łzy doktora Lewandowskiego i nie, no to jest w ogóle, ja myślę, że jeżeli pogodziłeś się w pewnym momencie, że nie zostaniesz tatą i nagle nim zostajesz, to są te emocje jeszcze większe i to jest coś takiego, że nawet jak o tym się opowiada, to człowiek się cię wzrusza i to jest chyba zupełnie normalne. Masz teraz coś takiego, że jesteś przewrażliwionym ojcem, tak. No bo jednak. Tak, bo to od razu, wiesz, to znaczy moja żona się ze mnie śmieje. Moja żona, słuchaj... No i jest łatwiej, ona jest w tej grupie, że jak dziecko połknie 2 złote, to potrącasz z kieszonkowego, to jest trzecie dziecko, prawda? A dla ciebie to jest ten wychuchany, wiesz, taki po prostu... Więc ja wtedy mówię, a pamiętasz, przypomnij sobie siebie, jak Stasiu się urodził, jak się zachowywałaś. Ale wiesz co, ale to też chyba jest z perspektywy takiej, wiesz, bardzo mocno pobudzonej wyobraźni, że ja jak już gdzieś widzę wszystkie jakieś przedmioty w domu, kanty w stołach, nasz stół jest obłożony poduszkami, jeżeli ja z nim się zajmuję, to zawsze moja żona, przychodząc do domu, mówi, tak, wiadomo. Ty jesteś ojciec helikopter trochę tak zwany, wiesz, który zawsze musi być obok, krążyć. Tak, jestem jakiego ochroniarza, wiesz, w nocy, który zresztą śpi z nami do dzisiaj cały czas. Jeżeli wypluwa smoczek, to śmieje się, że ja łapię go w locie, on nawet nie poczuł, że go wypluje, a ja wszystko go wsadzam z powrotem. Tak, i taki jestem, wiesz. I chyba to właśnie też ma trochę wspólnego z tym, że jednak mam dzisiaj swoje 50 lat i myślę, że po prostu dojrzali ojcowie chyba właśnie, tak po prostu mają. Dojrzałe macierzyństwo, dojrzałe tacierzyństwo. To jest też temat, który do niedawna rodził wiele emocji. Dzisiaj jakby chyba już jest, wydaje mi się, tematem powszednim. Uważasz, że taki tata, który ma swój bagaż doświadczeń, może dać więcej dziecku niż tata młody? Bez wartościowania, ale ja widzę po sobie na przykład, że teraz wiesz, się zbliżam do 40 i chyba jestem lepszym tatą niż jak się moje dzieci pojawiły, wiesz. Dużo było emocji niepotrzebnych zupełnie. Wiesz co, biorąc pod uwagę siebie, bo powiedzmy odpowiem na to pytanie, oceniając własną osobę, uważam, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie mam dzisiaj więcej cierpliwości, co jest bardzo ważne. Dzisiaj nic mnie nie goni. Mam swoją pracę, w której się spełniam i mam swoje życie rodzinne i mojego syna, gdzie spełniam się jeszcze bardziej. Nie mam nic poza tym. Dzisiaj nie jestem w takim stanie emocjonalnym, że młody chłopak, kiedy, nie wiem, gdzieś koledzy wyjeżdżają, wychodzą, on zostaje w domu z dzieckiem. On musi to wszystko pogodzić. Gdzieś jest ta gonitwa, żeby nie tracić tej młodości. A z drugiej strony też być jakimś w miarę dobrym tatą. Później są jakieś frustracje. Później masz ochotę gdzieś, czasami gdzieś wyjść z przyjaciółmi, no bo przecież też między innymi na tym polega. Czy wyjeżdżając na wakacje, jeżeli nie jedzie z tobą mama,
nie wiem, tata czy niania, to nie jesteś w stanie tak naprawdę odpocząć na tych wakacjach. Tym, no, i jesteś jeszcze bardziej zmęczony niż wcześniej, bo to też jest oczywiście ciężka praca i ciężkie zmęczenie. Dziecko ma tyle energii, wstaje, budzi się 6 rano i chce się bawić, chce robić wszystko rzeczy, o których ty o tej porze niekoniecznie musisz marzyć. Ale jako ktoś, kto ma więcej lat, masz po prostu... to wszystko przeżyłeś. I dzisiaj czerpiesz prawdziwą przyjemność z tego. Ja rozmawiałem z moim przyjacielem, który do mnie powiedział, wiesz co? Dwie miałem takie rozmowy. Jedna to była taka, którą powiedział mój przyjaciel, wiesz co? Ja żałuję trochę, że nie miałem tyle cierpliwości do mojego syna i czasami nie miałem więcej czasu, żeby z nim porozmawiać. Mhm. I jak teraz on ma tam 20 tam lat i coś do niego powiedziałem, on do mnie mówi, dobra, teraz ja nie mam czasu, tak, tak zażartował, tak, coś tak, takiego. Tak, ale jednak jest trochę w tym prawdy i to, co powiedział mój przyjaciel, to jednak to też trochę obrazuje sytuację. A druga moja rozmowa z moim kolegą redakcyjnym, to było coś, co chciałbym, nie ukrywam, sam przeżyć, bo kiedyś powiedział mi, bo on ma syna 5-letniego i do mnie mówi, wiesz co, ten mój Jaś kiedyś się mnie pyta, tato, dlaczego ty mnie tak bardzo kochasz? Więc to jest coś, co też kiedyś chciałbym usłyszeć od mojego syna, bo myślę, że nic wspanialszego od swoich dzieci usłyszeć nie możemy. Ale jeszcze powiem ci a propos mnie, taty, ich moich tam takich, wiesz, nadprogramowych zachowań, to ja chyba jestem jednym z najlepszych klientów z sklepu zabawkowego, że w pewnym momencie pani do mnie powiedziała, panie Radku, może pan wszystko kupił naszą aplikację, bo dostanie pan zniżkę. Dobra, waga, słuchaj, waga była specjalna w domu, jak się pojawił? Wiesz co, u nas tak, od początku były samochody, uwielbia samochody i piłki, ale teraz, bo jak zobaczył gdzieś pociąg, kolejki mu się zaczęły podobać, no więc ja zacząłem sterenie te kolejki mu kupować. Ale kupię... wiesz, ale na początku, na przykład, wiesz, te wszystkie gadżety dla rodziców. Mieliście specjalny nawilżacz powietrza do tak, sypialni? Tak, okay. Oczywiście. Do dzisiaj go mamy, nawilżacz, te wszystkie takie ten przewijak i tak dalej. To teraz sprawdzimy, czy naprawdę jesteś takim dobrym tatą. Gluty odciągasz? Tak, chociaż lepiej to robi moja żona, ponieważ uważam, że jest bardziej w tym wprawiona i delikatniej to robi. Ustami czy odkurzaczem robicie? Mam taki przez nos takim jakby odkurzaczem, tak. Taki, okay. Natomiast ja Henia karmię w nocy, ja go przewijam, przygotowuję do kąpieli, mamy taki rytuał i ja zawsze to robię. Jak jest tak zwana kupa w najmniej oczekiwanym momencie, to ty, tak? Rozumiem. Jak jest kupa po pachy, to też ty, tak? To też okay, ja. Dobra. Albo nasza niania, no bo też mamy taką nianię, która jest nazywana Ciocią Bożenką, zresztą bardzo kocha naszego Henia, o nią również. W tym podcaście mój mówimy szczerze, jak się jedzenie nie przyjęło i nagle jest gdzieś ten, kto sprząta? Wiesz co? W samochodzie? To już sprzątamy razem. Razem, okay. Jak jesteśmy razem, to wiesz, nie ma tak, że tam ktoś ma jakieś do tego brzydze. Nie, to jest w ogóle tak. Chociaż ja tutaj wykazuję więcej inicjatywy z racji tego, że ja naprawdę czerpię z tego przyjemność. Cokolwiek miałoby to być, co zrobił mój syn, to właśnie stąd też jestem nad takim opiekuńczym tatą, że nie ma dla mnie spraw, sytuacji, które by mnie tam jakoś, wiesz. Ale czy nie boisz się tego niebezpieczeństwa, że wiesz, że trochę będziesz mu odbierał możliwość poznawania świata? Wiesz, no dziecko musi jednak upaść i nabić sobie guza i tego przysłowiowego guza. So, też o tym myślałem, bo to, no, powiem szczerze, że trochę się tego boję, bo uważam, że w pewnym momencie trzeba zachować ten balans, prawda? Że ta nasza nadopiekuńczość, tłumaczę sobie to w ten sposób, że dziecko, które ma tam 2 lata i 4 miesiące, jeszcze jest w stanie się wywrócić, jeszcze jest w stanie pewnych sytuacji nie kontrolować, dopiero poznaje życie, więc ja staram się, żeby to życie poznawało jak najmniej boleśnie. Na placu zabaw byłeś z nim? Oczywiście, oczywiście byłem z nimi na placu zabaw. No i co, na boisko. Pozwalasz mu zjeść kawałek piasku? Nie. Przepraszam. Staram się, żeby tego nie robić. Jest dużo bakterii w tych... Ale buduje swoją odporność przez florę jelitową. Ale najlepszy numer to był, jak byłem z nim w takim parku, gdzie taki, wiesz, te dzieci chodzą, takie kulki są, chodzą na takie różne tam... To jest wszystko grudzone. Tak. Ale nagle Henio mi zniknął i tak mówię, kurczę, nie widzę go minuty, dwie. No to na wszelki wypadek wdrapałem się tam za nim i na czworaka musiałem chodzić, bo tam było tak mało miejsca. A jedna pani mi zwróciła uwagę, wie pan co? Chociaż widziałem jakąś tam panią też wcześniej. Mówię, może wolno, chociaż był napis, że prosimy rodziców raczej, żeby nie wchodzili, ale gdzieś to było taka duża powierzchnia, że jednak wolałem się upewnić, czy wszystko z nim dobrze i musiałem na czworaka czołgać się i gdzieś przyciskać, więc wyglądało to dość zabawnie. Czyli jeżeli kiedykolwiek zobaczycie tego ojca na placu zabaw, który się czołga, to jest właśnie Radek. Przepraszam państwa. Słuchajcie, jest coś takiego, że dzieci w pewnym momencie, jakkolwiek dobrymi rodzicami będziemy, będą miały takie zdanie w głowie, nie chcę być jak moja mama, jak mój tata, albo jak mój stary, moja stara, wiesz, etap buntu. Gdyby twój syn, wyobraź sobie taką sytuację, wizualizacja teraz, ma 20 lat na przykład i mówi, nie chcę być jak mój tata, czyli, jak myślisz, co wtedy powie? Jakie cechy będą tymi cechami, które wiesz, które gdzieś tam, od których się będzie chciał odciąć? Wiesz co, nie wiem, może nie będzie się interesował piłką i za dużo meczów oglądam w domu, albo że jestem być może nadopiekuńczy.
nie zastanawiałem się nad tym, wiesz co, chociaż mam świadomość, że no inaczej, ja chciałbym, żeby mój syn miał swoją osobowość, żeby miał swoją charyzmę. Widzę, że jest inteligentnym chłopcem, widzę, że jest poczucie humoru, ma, że jest bardzo taki nieprzewidywalny w reakcjach. Natomiast oczywiście nie będę go gdzieś tam, wiesz, tłamsił w jego dojrzewaniu, czy w kształtowaniu jego osobowości, ale na przykład wydaje mi się, że nam rodzicom jest miło, kiedy tak po prostu, wewnętrznie, kiedy widzimy w tych dzieciach coś z nas, prawda? Mamy tam ten ślad w dziecku, jest od nas. Jednak chyba bardziej mi byłoby przyjemnie, gdy wiedziałbym w nim coś z siebie, niż kiedy bym usłyszał, tato, nie, ja chciałbym być taki jak ty. A co mówili, powiedz mi, bliscy, jak zobaczyli? Mówili, że cały tata, czy cała mama? Mówią, że jest podobny do mnie, chociaż Heniuś, wiesz, dziecko w tym wieku się zmienia. Ale jak się urodził, i ja mam swoje zdjęcie, kiedy się urodziłem, jest identyczny jak ja. Później troszeczkę był podobny do Małgosi. Wydawało mi się w ogóle, że jak się uśmiecha, jest podobny do Małgosi, jak się denerwuje, że jest podobny do mnie. Słuchaj, a Stanisław, Tadeusz mówią do ciebie tato, czy nie? Nie. Mówią do mnie po imieniu. Okay. Wiesz, kiedyś Tadek się mnie zapytał, jak zaczęliśmy się już spotykać z Małgosią, wiesz, no był dużo młodszy. Nie wiem, mimo z 5 lat chyba, mówi, Radku, kim ty dla mnie jesteś? Więc ja mu wytłumaczyłem, że jestem dla ciebie przyjacielem, jestem dla ciebie osobą, która do końca życia zawsze będzie ci służyła pomocą, zawsze będę dla ciebie jak przyjaciel, zawsze będziesz mógł na mnie liczyć. Oni mają swojego tatę, którego bardzo kochają i nigdy z Małgosią nie chcieliśmy, żeby ta rola została gdzieś zaburzona, albo żebym ja gdzieś tam próbował ich tatę zastąpić. Nie, także tutaj zdecydowanie mam, jak to się mówi, swoje miejsce w tej rodzinie, mam z nimi bardzo dobry kontakt, to są naprawdę super chłopaki i bardzo szybko ku przerażeniu mojej żonie, która dość długo bała się mi przedstawić swoich synów, bo nie wiedziała, jak to się skończy i czy mnie zaakceptują i tak dalej. Okazało się, że bardzo szybko się dogadaliśmy, wspólny język. To jest trudna rola jednak, no bo wiesz, trochę będziesz tym, który będzie musiał czasami pogrozić palcem i pytanie, czy wiesz, czy nie dojdzie do sytuacji, w której hej, nie mów mi, co mam robić, nie jesteś moim ojcem, wiesz, to jest problem rodzin patchworkowych, tak. Niestety. Wiesz co, dlatego tutaj trzeba gdzieś to wyważyć i inaczej rozmawiam z 16-letnim Stasiem, a inaczej rozmawiam z 12-letnim Tadziem. Jak my się poznaliśmy, Tadek miał, no to był trochę starszy tylko od Henia, miał niecałe 3 lata, więc można powiedzieć, że on dość długo mnie pamięta od swojego dorastania. Tak, więc do tatka łatwiej mi jest, że tak powiem, zająć takie bardziej radykalne stanowisko, bo tatka również przewijałem, bo tatka, wiesz, z nim, no to było rzeczywiście takie, te wszystkie rzeczy, jako że był w takim wieku, robiłem to, co robię dzisiaj z Heniem. Stasiu był już starszy, bardziej dojrzały i to też jest po prostu inna komunikacja. Poza tym nawet, wiesz, są też, że tak powiem, spory, o co dzisiaj możemy mieć jakieś tam, nie wiem, no, obiekcje do naszych dzieci, że czasami, bo Tadek to jest taki, wiesz, czupurny, taki charakter Małgosi trochę, więc oni się czasami zderzają w swoich bardzo podobnych osobowościach i Małgosia, powiedz mu coś, tak, wiesz, ja mówię, Tadziu, nie wolno mówić tak do mamy. Staram się jednak wpłynąć na niego jak na mężczyznę, że nie wypada mężczyźnie mówić takich rzeczy do kobiety, a już tym bardziej, kiedy jest jego mamą, bo zawsze im tłumaczę, Tadek, przecież mama będzie dała za ciebie wszystko, a ty jak w ogóle, będziesz się kiedyś tego wstydził? Nie, zachowuj się tak. Słyszałem, że dobrym patentem jest, wiesz, nie mów tak do mojej żony. To jest też, wiesz, tak, też, też tak się mówi. Przychodzi taki moment, wiesz, on się czuje wtedy taki męski, prawda, że mówisz do niego jak po mężu. Ale to są tylko momenty. Ogólnie mamy, Tadziu i Staś są bardzo ułożeni, to są naprawdę super chłopaki, więc tutaj nie ma z tym, wiesz, nie mieliśmy sytuacji. Zawsze jakieś tam były momenty gdzieś tam nerwów, bo to jest normalne, wiesz, no dzieci dorastają. My staramy się, że tak powiem, znaleźć ten złoty środek, ale też gdzieś tam się wspólnie docieramy, ale nasze relacje są naprawdę super i z tego również bardzo się cieszę, bo też na tym bardzo mi zależało, jak to się mówi, jeżeli zakochujesz się w kobiecie, no to jeżeli nie zaakceptują cię jej dzieci, to masz przerobane. To musisz poszukać innej kobiety wtedy. Tak, a z drugiej strony wyszło też we mnie to bardzo naturalnie, więc ja też się nie zmuszałem do tego i chyba oni to widzieli, bo widzisz, że dzieci się nie oszuka, prawda? No tak, no zdecydowanie. Chyba czuli to, że ja ich naprawdę radar pokochałem i dokładnie. A kto był pierwszą osobą, która powiedziała, zróbmy sobie dziecko, starajmy się o dziecko? Z założenia razem wiedzieliśmy, że tego chcemy. Nie pamiętam. Wiesz, no, na pewno, wiesz, no, metoda in vitro to nie jest wpadka, tak? To tak, nie jest ale przypadek. Wiesz, ale, no, ale jest... przecież, wiesz, no, zaczyna się spotykać i nagle jest taki moment, że wiesz, może byśmy. Pamiętasz to, czy nie? Nie pamiętam tej rozmowy, kiedy, że tak powiem, zaczęliśmy to planować. Od kogo to wyszło? Myślę, że my mieliśmy świadomość, że oboje tego chcieliśmy. No, wiesz, Małgosia jest bardzo rodzinną osobą, tak? I to też bardzo mi się
podoba i bardzo to szanuję, że ona zdawała sobie sprawę, znając mnie, ona wiedziała, że ja dobrze odnajdywałbym się, czyli byłbym szczęśliwy, że gdybyśmy mieli wspólne dziecko, że to jest coś, co dałoby mi duże szczęście. I ona, tak jak mówiłem o tym wszystkim, co przechodziła to bardzo dzielnie, ale też miałem świadomość, że w jakimś sensie robi to dla mnie, bo ma dwójkę dzieci i teraz chciałaby, żebyśmy to już było za nią, swoje małżeństwo. Te niestety minusy macierzyństwa, minusy ciąży. I teraz musiała wrócić do pieluch. Zobacz, przez ciebie wszystko, twoja wina, mój drogi. Ale moja żona powtarza, że ona bardzo dobrze czuje się w okresie wtedy, kiedy jest w ciąży i ja to stwierdzam, że ona staje się tak łagodna, staje się takim moim małym cielaczkiem. No. Jest taka, płacze na filmach, jest tak, wszystko ją wzrusza, no po prostu to jest bardzo do niej niepodobne w takim życiu codziennym. Ona jest bardzo taka, wiesz, żywiołowa, charyzmatyczna, aczkolwiek oczywiście wrażliwa jest kobietą. To kiedy się stanie znowu małym cielaczkiem? Już chyba nie. Już nie. Bo tam to jest tak, że trzeba odczekać, bo też to było, że tak powiem, cesarskie cięcie, więc jest jakiś czas, około półtora roku chyba, a no dzisiaj już nie jesteśmy najmłodsi, więc ja chciałbym, wiesz co, gdybyśmy byli młodsi, to nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, to tak dać Heniowi właśnie siostrę albo brata byłoby super, a patrząc jeszcze na to, tak jak mówię, jakim jest też wrażliwym chłopcem, to myślę, że doskonale by to przyjął i dobrze by się w tym odnalazł. Nie boisz się tego, jak on się odnajdzie w tym świecie publicznym za lat naście? No bo wiesz, będzie miał kilkanaście lat i zobaczy, że od początku tak naprawdę trochę jest na świeczniku. Że trochę, wiesz, no jakby wszyscy widzą jego młodość, jego dzieciństwo. Wiesz co, nie, to bardziej się boję, że w ogóle znajdzie się w tym świecie, w którym, który zmierza, nie wiem, w jakim kierunku, tak? Bo to, co się dzisiaj dzieje, tak jak to się obserwuje, to czasami, kiedy już jesteś tatą, to masz wrażenie, że jeszcze bardziej przyglądasz się temu, czy jeszcze bardziej zależy ci na tym, żeby jednak pewne reakcje, pewne zachowania ludzi, jakieś manie prześladowcze, czy gdzieś tam piętnowanie jakiejś inności, czy to, nie wiem, jeżeli chodzi o społeczność LGBT, czy jeżeli chodzi to o jakieś przejawy rasistowskie. O, na przykład kiedyś też ciekawe pytanie zadał mi Stanisław, który jest we francuskiej szkole. Mówi, Radku, co to jest rasizm? No więc ja mu tłumaczę. Mhm. Rasizm to jest to, że prześladujesz kogoś albo odzierasz go z godności, ponieważ jest innego koloru skóry, podchodzi z innego kraju, bądź też z innej kultury i on kompletnie nie mógł tego zrozumieć, co strasznie mi się spodobało i też nabrałem dużego szacunku do szkoły, w której go uczą, tak? No bo tam jest dużo ludzi z innych tych. Natomiast nie mam z tym problemu, bo dzisiaj młodzi ludzie mają Instagram i ludzie pokazują. My pokazując Henia, to jest bardziej takie, z jednej strony robienie przyjemności, bo ja widzę to, ja to mam. Ja sobie te zdjęcia, jak mam Gosia, sobie ze mnie śmieję, czasami w podróży oglądam i tak dalej, i te filmiki. Z drugiej strony, to jest to, co powiedziałem na początku, że nie ukrywaliśmy nigdy, że Heniu jest metody in vitro i dzisiaj w obliczu chociażby podręcznika HIT, gdzie właśnie jest opisane to tak, jak jest opisane, to chcesz pokazać, serio, naprawdę ktoś użył takiego sformułowania? Nie miałeś ochoty dać komuś w mordę, jak przeczytałeś ten cytat o tych dzieciach, wiesz, które są niekochane, produkcja ludzi i tak dalej, no bo ty jednak masz temperament, wiesz, no. Tak, chociaż ja generalnie podszedłem do tego na zasadzie, szkoda mi tego człowieka, skończony idiota, chociaż to nie jest głupi facet, który to napisał. No profesor, wiesz, no. Dokładnie. Żeby mieć tytuł profesorski, jednak trzeba trochę przeczytać. To jest tak, kiedy możemy stwierdzić, że ktoś mądry jest ograniczony mimo wszystko, prawda? Nie wiem, czy wyobraźnią, czy spaczony jakimś spojrzeniem na świat, a może po prostu za bardzo radykalnie gdzieś spiął się z wyznaniem wiary albo z opcją, która go stymulowała i która go o to poprosiła. Ale nie możesz o takiej osobie powiedzieć nic dobrego. Mało tego, zobacz, jaki to jest brak wyobraźni. Przecież jeżeli takie dzieci poszłyby do szkoły i któryś z kolegów z klasy dowiedziałby się, że któryś z ich kolegów jest z metody in vitro, to wedle tego podręcznika należałoby traktować kogoś takiego jak... Pod człowieka. Tak, jak, nie, to jest w ogóle coś... Wiesz, i teraz zobacz, dzieci są bezwzględne. Dzieci nie potrafią stwierdzić, że robią komuś olbrzymią krzywdę, prawda? Zobacz, do czego mogłoby to doprowadzić. Byłby wytykany, szukano by... Pamiętasz, kiedyś mówili nawet, że dzieci z in vitro mają jakąś bruzdę. Była jakaś absurd. Tak, było coś, to było coś... Kolejna chora wypowiedź na ten temat, więc chociażby z tego względu, że takie dzieci się rodzą, powinniśmy o tym mówić, powinniśmy to komunikować, żeby to było to, co powiedziałeś na początku, żeby to nie był temat tabu, żeby to nie było coś, co może wzbudzać u kogoś, nie wiem, jakieś sytuacje, że może lepiej o tym nie mówić, jakiś dyskomfort to wywołuje. Powiem ci szczerze, jest w środowisku na przykład sportowym, tak, czy piłkarskim, też zdarzają się dzieci z metody in vitro, ale o tym nie mówią. Mnie to dziwi. Aczkolwiek boją się, widzisz, no jest, ale czego się boją? Właśnie nie rozumiem, bo... Ja też, bo żyjemy jednak w kraju, w którym 90-kilka% deklaruje przynależność do kościoła. 90-kilka procent, jeżeli ktoś, kto deklaruje przynależność
większość kościoła stwierdzi, że metoda in vitro jest czymś złym, czymś, co jest po prostu warte potępienia, to w takim razie jeszcze raz powinien może dokładnie przeczytać, nie wiem, Biblię. Widzisz, papież Franciszek, który do niedawna, mówię, uchodził za osobę dość liberalnie podchodzącą do kościoła, on też potępia metodę in vitro. Mówię, dość do niedawna, bo wiadomo, że tam się posypało wszystko jak domek z kart, prawda, w tym Watykanie. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o religię, to tak skracając, bo już nie chcę nawiązywać do historii i do tego, co się działo na przełomie wieków i do tego, jeżeli chodzi o spowiedź i tak dalej. Powiem tylko tyle, że właśnie dlatego przez takie wypowiedzi ludzie dzisiaj odwracają się od kościoła. A ty byłeś w kościele polskim? W sensie byłem. Wiesz co, ja się wychowałem na przełomie opalenia komunizmu. Ja pamiętam. Ja pamiętam, kiedy chodziliśmy do kościoła na pasterkę jako chłopak, nie wiem, 8-letni, kiedy to było miejsce, gdzie mogłeś wyrazić, że tak powiem, swój bunt w stosunku co do władzy, do ustroju. I Kościół scalał tych ludzi, Kościół ich jednoczył. Ja pamiętam, jak na koniec mszy na pasterce był śpiewany hymn w kościele, jeszcze Polska nie zginęła. I to było coś, co było wzniosłe. To dawał nam Kościół, poczucie wolności. Kościół był takim miejscem, gdzie mogłeś wyrażać swoje poglądy i pozwalał nam jakoś przetrwać ten trudny czas, prawda? W różny sposób. Natomiast później rola Kościoła zmieniła się w rolę biznesmenów. Mam wrażenie, że dzisiaj, oczywiście, żeby było jasne, nie uogólniam i nie wsadzam wszystkich do jednej szuflady, bo są też księża i jest ich bardzo dużo, którzy niosą wiarę z misją i potrafią pewne rzeczy oddzielić, rozróżnić i tak dalej. Natomiast oprócz tego, że dzisiaj czasami słyszymy o tych biznesach robionych przez Kościół, czy wspólny deal robiony z opcją rządzącą, no coś, co jest największym, najbardziej potwornym, portfolną rysą na wizerunku Kościoła, to pedofilia. Nierozliczona cały czas. I to nie jest tak, że ja sobie dzisiaj chcę uderzyć w Kościół, czy ktoś z słuchających Państwa się na mnie obrazi, bo to nie ja wymyśliłem. Jeżeli ktoś z Państwa chce sobie zasięgnąć wiedzy, to proszę poczytać, co się działo w Irlandii, co się działo w Australii, co się działo w Stanach Zjednoczonych, co się działo kiedyś w Kanadzie. Kiedy znaleźli kilkaset tysięcy dzieci indiańskich, które były porywane w celach przez wyznania chrześcijańskie, czy tam katolickie, no w każdym razie przez Kościół. I to jest przerażające. I to, co powiedziałeś. I dzisiaj papież mówi takie rzeczy. Generalnie, no co mam ci powiedzieć o instytucji papieństwa? Byłem w Watykanie. Z jednej strony miejsce takie, które gdzieś czuć tą historię, ale jak zobaczyłem muzeum samochodów, karet ze złota i tak dalej, tego przepychu, splendoru i coś, co miało chyba tak powalać ludzi na kolana, czyli ten przepych kościoła. Majestat, to zaczynasz się zastanawiać, czy tak naprawdę wam o to chodzi? I dzisiaj dlatego pewnie starsi ludzie, bo jest coś w tym, że starsi ludzie zawsze, no już na dzień dzisiejszy zostaną z Kościołem, ale młodzi zaczynają zadawać coraz więcej pytań, zaczynają analizować, zaczynają po prostu nie zgadzać się z tym. Ja uważam, że Kościół robi największą głupotę, jaką mógłby zrobić, odcinając się od tego, a nie rozliczając to, co powiedziałeś, bo ludzie oczekują prawdy. Ludzie nienawidzą Kościoła z istoty rzeczy, czy nie odwracają się od niego, ponieważ taka jest moda. Nie, właśnie oni myślą, że taka jest moda, gdzie dzisiaj każdy powie, nie, dobra, ja nie będę chcił swojego moda, dziecka. Właśnie, to nie chodzi o to. Czujesz się oszukany, czujesz się, że instytucja, która ma głosić wiarę, szczerość, prawdę, niewiarygodną wrażliwość, pomoc, no, zaczęła robić coś innego. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Dokładnie, nie rób innemu, co tobie niemiłe. Niech na zakończenie naszej rozmowy jednak się pojawi jakiś wątek optymistyczny. A widzisz, naciągnie nas w stronę tego kościoła. Widzisz, te wątki światopoglądowe tutaj się pojawiają. Nie, bo to jest taki temat, wiesz, odnośnie, wiesz. Jasne. Kontrowersyjny. Pierwszy raz, kiedy usłyszałeś słowo tato z ust twojego dziecka? To strasznie się cieszyłem i tak mówię, tato. Tato, mówię, synku, powiedz tato. Ale on powiedział tato, później powiedział mama, później mi długo nie mówił tata. A teraz mówi, teraz, wiesz, no to są takie reakcje, że mówi coś, on jeszcze nie mówi takim językiem bardzo. Tak, natomiast rozumie wszystko. Ale bardzo się cieszę, że, tak jak powiedziałem o tej wrażliwości, że na przykład, kiedy w naszym domu jest sytuacja, mogło się tam krzyknie na tatka czy Stasia, to Heniu bardzo źle się z tym czuje. Zaczyna nawet, raz zaczął płakać, więc nie jest przyzwyczajony do krzyków. Wręcz przeciwnie. Myślę, że ma wokół tyle miłości, bo i chłopcy go bardzo mocno kochają, i nasza niania, i my, że on jest strasznie takim pozytywnym chłopcem i myślę, że to jest olbrzymia wartość. Wy naprawdę jesteście tacy fajni, tacy pozytywni, tacy dobrzy, czy takich udajecie? Nie, wiesz co, ja powiem ci tak, ja w życiu wszystko, co zrobiłem, wszystko, co mi w życiu wyszło, to było na bazie prawdziwych emocji. Ja mam swoją prawdę, albo jej nie mam. Jeżeli mam swoją prawdę i tak naprawdę to przez to, że byłem piłkarzem, realizowałem swoją pasję, wszystkie późniejsze, że tak powiem, moje prace, które były, robiłem tylko, odnajdywałem się tylko w tych, które były moją prawdą, ponieważ moja żona była od 15 lat, coś o mnie gada. Ja od niej
nie powiedziałem słowa, bo jej energią jest obrzucanie ludzi błotem, ona się w tym świetnie czuje. Mi to nie pasuje. I nie pasuje mi teraz wywlekanie pewnych rzeczy, ponieważ mam swoją rodzinę, poszedłem zdecydowanie dalej. Ona została gdzieś w tamtym miejscu, bo to jest jej energia i dalej tym żyje. Ale to cię boli cały czas, tak? Nie, po prostu uważam, że to jest słabe. Mhm. 15 lat, tak jakbyś, pamiętasz, z kim się 15 lat temu spotykałeś, a cały czas coś o sobie gdzieś tam otwierając, nie wiem, czy jakiś portal, czy ktoś do mnie dzwoni, czy ktoś do mnie mówi, nie, po prostu tego nie rozumiem, a być może po prostu mi jest jej szkoda, że cały czas ona musi tym żyć. Może dlatego, że ty sobie życie ułożyłeś, a pewnie ona nie, tak. Wiesz, to... Pewnie tak, ale tak naprawdę, bo zboczyłem trochę z tematu, mhm. bo nawiązowałem do swojej energii, bo moją energię, bo to nie jest, że nie stać mi na to, żeby powiedzieć prawdy. Nie, po prostu ta prawda nic nie znaczy już w moim życiu. Tamta prawda już nie, dzisiaj jest 100 lat za mną i generalnie mam swoje życie, swoją prawdę. I my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i uważam, że to jest bardzo duża nasza siła, wiesz, bo my mamy, Małgosia ma swoją pracę, ja mam coś, w czym się realizuję, ale dom jest naszą taką enklawą i tam zyskujemy balans. Gdybyśmy nie byli tacy, jak jesteśmy, to uważam, nie moglibyśmy realizować tylu projektów, nie moglibyśmy, wiesz, wychodzić, że tak powiem, na zewnątrz. Sztuczność by wyszła prędzej czy tak, później, to też jest... Sztuczność jest, nie, sztuczność, ja ci powiem, ja bardzo współczuję ludziom, którzy są sztuczni, bo uważam, że zawsze na końcu, to co kiedyś pamiętam, byliśmy w takim, takiej akcji hejt w internecie. Uh-huh. I tam później sobie tak już tak na zasadzie refleksji rozmawiam z Małgosią, mówię, wiesz co, ale tak naprawdę zobacz na koniec, jakie trzeba mieć zrąbane życie, żeby sobie nadać tyle trudu, żeby wpisywać, albo inaczej, żeby zebrać sobie tyle negatywnych emocji, bo ktoś cię irytuje, ktoś cię denerwuje. Mnie też parę osób denerwuje i irytuje, ale to nie znaczy, że będę, wiesz, sączył jadem w internecie, bo zacząłbym się tym niepokoić. Zakładasz fejkowe konto. Dokładnie. Żeby, wiesz, no, ile trzeba poświęcić energii faktycznie i czasu zmarnować, żeby to zrobić. I tak na koniec jeszcze ci powiem, że poza tym ja bardzo wierzę w tak zwaną karmę. Ja wierzę w pozytywne emocje, ja wierzę w energię świata, ja wierzę w to, że jeżeli zrobię coś złego, to zło do mnie wróci. Niekoniecznie dobro musi wrócić, bo to nie jest handel wymienny, prawda? Uważam, że robisz dobre rzeczy tak po prostu z istoty serca, natomiast wierzę w to bardzo, że jeżeli coś złego zrobisz, jeżeli komuś źle życzysz i tak dalej, to prędzej czy później to wróci do ciebie, więc my odsuwamy od siebie te złe myśli, koncentrując się na tym, co sprawia nam szczęście na rodzinie. Też mamy swoje problemy, jak każda rodzina, wiesz, i tak dalej. Też mamy swoje jakieś sytuacje, kiedy jest nerwowo, kiedy coś tam w pracy i tak dalej. I jak każdy z nas, mamy swoje życiowe, rodzinne bolączki. Ale staramy się jako rodzina przez to przejść i wydaje mi się, że to jest rzeczywiście dużą naszą siłą. Drodzy Państwo, na początek tej rozmowy udowodniliśmy, że można być facetem z krwi i kości, mówię teraz o tobie, wydzieranym, który na samą myśl o swoim synku się wzrusza. I niechaj to będzie nowy model tacierzyństwa i do tego dążymy, że mężczyźni mogą się wzruszać, co też udowodniliśmy. I bądźmy mięcy, kiedy możemy być mięciutcy, tak, jak i nie wierzmy w powiedzenie, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. No może się zdarzyć. No byśmy tutaj prawie popłakali dzisiaj, prawda? Słuchaj, dziękuję ci pięknie, że wpadłeś. Dziękuję, bardzo miło było. I bądź dalej takim tatą, jakim jesteś. No na pewno będę, na pewno. To była bardzo przyjemna rozmowa. No nie ma nic przyjemniejszego, jak to już powiedziałem, że rozmawiać o własnym synu. Dobra, teraz będziemy sobie pokazywać zdjęcia dzieci. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. To był podcast Tato, no weź! Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja. Do usłyszenia.